jeszcze gdzieś w okolicach oczywiście kolektora wodnego, tak zwanej przepompowni oraz umownie nazwanego terenu osiedla OT na kanale zapomniany Niederschlesen widziałem właśnie to miejsce. Wygląda jak kanał naprawczy dla samochodów lub kolejki wąskotorowej, bo jest strasznie wąski. Tu jeszcze widać pewnie deski wchodziły. Tu jeszcze jakieś metalowe rzeczy. Tu są nawet jeszcze schody. Tylko przysypane oczywiście. Ja mam nawet przy sobie miarka, ale gdzieś głęboko w plecaku, ja bym to zmierzył, jaka to szerokość. Szerokość kanału gdzieś wychodzi jakieś 55 cm. A zaraz sprawdzimy jeszcze długość oczywiście. Przemierzyłem jeszcze długość tego kanału i długość wynosi równe 5 metrów, szerokość 55 cm. Głębokości już nie będę mierzył, nie? Dobra. Także jeszcze taka ciekawostka z terenu. A idę jeszcze zobaczyć jedno miejsce właśnie tam gdzieś. Tuż obok, można powiedzieć, tego kanału naprawczego. Nie wiem, czy to pod samochody był, czy pod kolejkę wąskotorową. Znajdują się jeszcze kolejne jakieś pozostałości po zabudowaniach. No. A z tego, co widzę na lidarze, śnieg jeszcze zaczyna sypać, co nie jest dziwne, mamy 27 grudnia. Z tego, co widzę na lidarze, to tu pod ten obiekt podchodził rów od przedpompowni na Osówce, tak zwanej przepompowni na Osówce kolektora wodnego. Jeszcze coś tu jest podobnego tuż obok gdzieś. Idę tam zobaczyć.
obok znajdują się jeszcze o takie pozostałości, fundamenty jakieś pod jakieś baraki czy pod jakąś halę. Zaczyna mi coraz bardziej śnieg sypać. Zaczyna się robić nieciekawie. Zobaczmy jeszcze tu. Oczywiście nie poddajemy się nawet w taką pogodę. W lato chyba obiekt niedostępny, bo jeżyna na jeżynie. Teraz jest ciężko przejść. I tu taki bliźniaczy fundament jak obok. Ciekawe. Pogoda się trochę ebie. Dobra, idziemy jeszcze tam zobaczyć. Znajdujemy się w takim miejscu. Po tej stronie znajduje się coś takiego. Ujo, tu jakby garaż. Ciekawe. Już idziemy jeszcze tu do środka zobaczyć. I muszę się ewakuować. To jakby jakiś, nie wiem, duży kanał lub basen przeciwpożarowy lub coś. No nie mam pojęcia, co to jest za obiekt. Tu zobaczyć, muszę patrzeć pod nogi, bo bym nie chciał furgnąć. Tak się to prezentują te pozostałości. Dobra, także jeszcze raz pozdrawiam z gór Sowich, z terenów lub okolicy kompleksu Sówka. Pozdro!